Jeśli marzysz o tanich lotach, mamy dla ciebie dobrą wiadomość. Wkrótce z Polski będziesz mógł lecieć tanimi liniami lotniczymi. Pegasus Airlines to turecka linia lotnicza, która w 2022 roku przewiozła prawie 27 milionów pasażerów i osiągnęła zysk netto w wysokości 431 milionów euro. Właśnie ogłoszono, że ta linia lotnicza zacznie latać z Polski na kilka tygodni przed wakacjami. Samolot wystartuje z lotniska w Warszawie i poleci do Turcji, gdzie znajdują się popularne kurorty turystyczne, takie jak na przykład Alanya czy Side. Kraj ten zyskuje na popularności, ponieważ już od 2022 roku nie potrzebujemy paszportów, wystarczy nam jedynie dowód osobisty. W 2022 roku Turcję odwiedziło ponad 1,2 miliona Polaków, którzy przyciągani byli turystyką medyczną, wypoczynkiem na plażach czy zwiedzaniem ciekawych miejsc. Pierwszy lot z Polski Pegasus Airlines zaplanowany jest na niedzielę 4 czerwca o godzinie 16:30 czasu lokalnego. Bilety zaczynają się od 2250 lir, czyli około 485 zł, ale w podstawowej opcji mamy tylko jedną sztukę bagażu podręcznego. Za walizkę o wadze 20 kg zapłacimy ponad 100 zł więcej, 489 lir. Na pokładzie będziemy mieli dostęp do jedzenia, filmów, gier czy muzyki, ale opcje takie jak wybór miejsca czy prawo do zwrotu wymiany na inny termin bez kosztów wiążą się z dodatkowymi opłatami, które wynoszą nawet ponad 250 zł w zależności od opcji. Pegasus Airlines będzie latał z Polski raz w tygodniu, a ostatni lot do Turcji w 2023 roku odbędzie się 22 października. Zatem jeśli planujesz urlop w Turcji, warto rozważyć tę opcję przelotu.